Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj u kolegi Dariusza Drawsa w miejscowości Grzybno. Miejscowość Grzybno jest położona niespełna kilka kilometrów od Kartuz. Tutaj też się mieści oddział 078 Kartuzy Żukowo. Tutaj powiedzmy Kartuzy, jakby ktoś nie wiedział, to jest takie miasto z głównych miast na Kaszubach. Tutaj kolega Darek lotuje w oddziale, tak jak już wspomniałem, 078 Kartuzy Żukowo. Tutaj w towarzystwie jest Was tutaj około ponad 100 hodowców, tak? Tak, ponad 100 hodowców. Więcej może o tych hodowcach, którzy tutaj w oddziale lotują, powie nam kolega Darek. Ja tylko tak wspomnę, że tutaj ja znam osobiście jeszcze tutaj kolegę Henryka Erona między innymi. Czy jakiś tam jeszcze dużo nazwisk macie takich znanych w oddziale? No, Rafał Konkol jest tutaj taki bardzo dobry hodowca u nas, który jest w Kartuzach w sekcji tu jeszcze w ogóle. Wojciech Żółnowski też w tym roku w ogóle, który tam wygrał całe mistrzostwo tu oddziału, nie? Także też bardzo dobry hodowca, nie? I takich dużo wielu tam hodowców w Żukowie są, Kobielowie tacy hodowcy jeszcze. Także dosyć mocny oddział, nie? To jest taka duża czołówka tych hodowców. Tak, powiedzmy jeszcze, oddział Żukowo należy organizacyjnie do okręgu Gdańsk, a podzielony jest na ile sekcji? Na dwie sekcje. Sekcja Kartuzy i sekcja Żukowo, nie? Ty latasz w jakiej sekcji? Sekcja Kartuzy. Sekcja Kartuzy. Tutaj w sekcji Kartuzy ilu jest hodowców? No jest nas tutaj w tym momencie 52. Tak po połowie jest. Rozumiem. Nie? Tutaj z tyłu za kolegą widzimy są jego gołębniki. Ja tak troszeczkę może odsunę się, żeby koledzy zobaczyli więcej. Tu widzimy po prawo jeden gołębnik i tutaj za kolegą gołębnik drugi. Tutaj jest gołębnik lotowy, rozpłodowy. Jaki tutaj masz? Lotowy, tak? Za chwilkę tam przejdziemy, kolega nam więcej powie o tych gołębiach, które posiada i w rozpłodzie, i o swoich lotnikach. Jeszcze tylko kolegę zapytamy o jego sukcesy tutaj w oddziale i w skali okręgu. Znaczy się w okręgu to kilka razy tam, znaczy się przez ostatnie lata to zawsze tam w tej 20 gdzieś tam się pokazywałem w kategoriach tam A, B i kategorii D, nie? W tym roku w kategorii D trzecie miejsce miałem w oddziale. W poprzednich latach tam miałem mistrza i widzę mistrza w kategorii A w oddziele. Poza tym w sekcji tam te wszystkie kategorie tak samo powtarzające tam. Pierwsze, drugie, trzecie miejsca, nie także w tych... Rozumiem. Ja tylko się zapytam tutaj, kolega jest tutaj miłośnikiem gołębi tak od dziecka, czy że tak powiem przeszło to może pasja z ojca? Znaczy się to przeszło z ojca. Z ojca, tak? Wpierw ojciec miał, nie? Ja się zawsze dziwiłem, co ojca w to wciągało, jak dopiero tutaj do siebie się przeprowadziłem, to wtedy mnie to też zaczęło wciągać i założyłem tak samo gołębie. Teraz ile masz gołębi w swojej hodowli? Gdzieś ponad 200 sztuk. Nie? Około 200 sztuk. A na jakich rasach się najbardziej opierasz? Znaczy się, ja mam gołębie praktycznie 80% od kolegi Zdzisława Lademana z Wejherowa i na jego gołębiach, na tych Wójtowiczach wszystkie gołębie i na tych baksach mam oparte, nie? Rozumiem. Kolegę Lademana między innymi, przypomnijmy sobie, koledzy spotkaliśmy na Sosnowcu, na wystawie, też później na olimpiadzie jego gołąb zdają bodajże chyba czwarte miejsce, także jak się nazywa, trzeci był na miejscu trzecim w Polsce, a czwarty na olimpiadzie w Nitrze. Także widzimy, że kolega tutaj wzbogaca się bardzo dobrym materiałem. Za chwilkę przejdziemy do gołębnika i kolega nam więcej powie o swoich gołębiach. I jesteśmy już we wnętrzu gołębnika, kolegi Darka. Tutaj kolega Darek, jakie ma gołębie w tym pomieszczeniu? Tu są lotowe samce, nie? Tak. Ile tutaj jest ich mniej więcej? 48 sztuk dokładnie, nie? To zobaczmy. Tutaj kolega ma je tak właśnie zorganizowane. Tu są, widzimy cele, karmiki. Widzimy, podłoga jest pełna, nie ma rusztu. Gołębiami sam się zajmujesz, czy ktoś ci pomaga tutaj w hodowli? Samemu się zajmuję, nie? Samodzielnie. Tak. A pracujesz jak, że ci nie przeszkadza to w pracy? Sport, hobby? Swoją działalność prowadzę, nie tak, że dosyć tam zawsze jakoś tam mogę to dostosować sobie, że ten czas jakiś tam idzie znaleźć do tego. Rozumiem. Tutaj parowałeś już gołębie? No tak, one już były sparowane, teraz są rozparowane, bo lecę metodą totalnego wdowieństwa, nie? To suche wdowieństwo, nie? Także w ten sposób, nie? Czy wcześniej w jakichś innych oddziałach lotowałeś też jeszcze? Nie. Od początku tak tutaj. Od początku. Znaczy się oddział Kartuzy, który był na początku, nie, a teraz jest Kartuzy Żukowo po prostu, także to ten sam oddział, tylko że on się połączył. Nie? Tutaj masz jakiegoś wybitnego lotnika, takiego, którego chciałbyś nam pokazać? Jakiegoś wybitnego takiego? No dużo jest. To pokaż jakiegoś może kolegą, pokażmy. Tu widzimy. No. Tak jak kolega wspomniał, 14 lutego miały sparowane, a teraz mamy 18 marca, także już ponad miesiąc temu. Zobaczmy, co to jest za gołąb, w jakim numerze, kolegom. To jest gołąb PL06008968. Tak, to jest 2008 roku. Widzimy tak. Samczyk, tak jak kolega wspomniał. Zobaczmy,
I jest... to jest właśnie z gołębi od Dzicha Lademana? Nie, ten to gołąb jest akurat od kolegi Tybusia, nie? Leszka Tybusia. Tak, od Leszka Tybusia, nie? Tak, z oddziału Gdynia, nie? Tak. Gdynia Sopot, nie? Także też bardzo dobrze ten gołąb się sprawuje. Tak. Dosyć dużo konkursów wylatał. No w tym roku już teraz trochę starszy, to chyba miał tam tylko 7 konkursów zrobione, także... Miał jakiś tytuł od płyta najlepszego oddziału, czy któryś taki... Znaczy się nie. On taki dosyć równy, taki sumienny gołąb, nie? Także dosyć tyle wylatywał, nie? Patrzmy go. Pokażmy jeszcze może jakiegoś. Tutaj w większości widzimy już kwaka, masz jakiegoś też, ale w większości są to gołębie chyba, jak widzę, niebieskie i nakrapiane. Przeważają, tak jak w większości hodowli. Kolega nam jeszcze pokaże. Tutaj widzę szpaka, ma czy dwa szpaki, tu widziałem jeszcze. Co to jest ten ciemny, nakrapiany? Co to jest za gołąb? To jest gołąb, który pochodzi z gołębi. Tak, do świata mam przed. Od Zdzisława Lademana to jest gołąb pochodzący z tych Wójtowiczów, nie? Tak. Czy to tutaj oryginalny z Wójtowiczów gołąb jest, nie? Jaki ten numer gołębia jest? To jest numer gołębia PL078-3124. Czyli na twojej obrączce z oddziału tutaj. Już jest wychowany już po gołębiach od kolegi Zdzisława Lademana, nie? Kolegi Zdzisława byliśmy kilkakrotnie, obserwowaliśmy, jak jego gołębie siadają na locie. Tutaj kolega Darek nabył też te gołębie od niego i widać tutaj nam powiedział, że większość hodowli ma na tej gołębi oparte. Czy jeszcze jakieś gołębie chcesz nam tutaj pokazać? Jeżeli nie, to jeszcze jednego pokażę. Pokażmy tego, żeby były również. Tutaj dzisiaj jesteśmy u kolegi przy okazji, tutaj będziemy chcieli kolegom pokazać kilka gołębi na zdjęciach, które kolega Darek tutaj wytypował. To będą zarówno gołębie z rozpłodu, jak i gołębie lotowe, a tutaj mamy właśnie kolejnego lotnika. Co to jest za gołąb? To jest gołąb Wójtowicz i Baks zmieszany, nie? Od kolegi Zdzisława Lademana, nie? Tak, i sprawują te gołębie sobie. Tak, jest to gołąb PL11-078-7893, nie? Tak. Ten gołąb zrobił, w tym roku był 8 razy tylko koszowany i zrobił z tego bardzo 7 bardzo dobrych konkursów, nie? Czyli widzimy skuteczność. Po prostu to był roczny gołąb, także był zostawiony po prostu, żeby tak spokojnie dotrwał do gołębia. Pokażmy tego gołębia może, to widzimy, jest taki niebieski białolotny, białolotek, no zobaczmy, tak. Także na razie dziękujemy i przejdziemy do dalszych części gołębnika. Nim przejdziemy tutaj do kolejnych części u kolegi Darka, do gołębników innych, tutaj jeszcze chcieliśmy wspomnieć, że kolega stosunkowo starzem jest młody, bo wprawdzie tata jego hodował gołębie, tak jak kolega wspomniał, ale sam od kiedy jesteś członkiem, powiedz? Od 2003 roku. Trzeciego roku, czyli dopiero 10 lat. I gołębie w sumie tutaj są też młode, które posiadasz, a sukcesy dość przyszły szybko, prawda? No znaczy się... najlepiej przyszły od 2008 roku, wtedy właśnie w tym momencie, jak od Zdzisława Lademana sprowadziłem te gołębie, nie? To te gołębie. Zaczęło to się posuwać bardzo mocno do przodu. Do przodu, czyli na ten krótki staż, że tak powiem, sukcesy są znaczące. Jeszcze tak powiedzmy, tylko kolega tutaj jest jeszcze prezesem sekcji w Kartuzach, tak. A tata, który w dalszym ciągu hoduje gołębie, ale mieszka w jakiej miejscowości? Żukowo. Żukowie, to jest tutaj 100 km, gdzieś chyba 15, tak? 10 km. I tam jest prezesem całego oddziału, tak? Tak jest. Także widzimy tutaj nawet te organizacyjne, że tak powiem, przejąłeś postacie, można powiedzieć, funkcję tutaj. No, czy tak jakoś akurat predyspozycję do nich. No nic. To przejdziemy teraz do dalszej części hodowli. A tutaj mamy samiczki od tych samczyków, które widzieliśmy przed chwilką. O, tutaj one sobie tak siedzą spokojnie na regałach, a obok zaraz tutaj w kolejnym pomieszczeniu mamy gołębnik dla gołębi młodych. On jest teraz pusty, on jest przygotowany do obsadzenia, że tak powiem, tymi właśnie gołębiami młodymi. A za chwilkę przejdziemy jeszcze do gołębnika rozpłodowego i tam nam kolega pokaże te swoje gołębie rozpłodowe. Nim przejdziemy do gołębnika rozpłodowego, tutaj po drodze znajdujemy się jeszcze w gołębniku, gdzie są... Tutaj są samiczki, tak, Darek? Samiczki. Tutaj mamy samiczki jeszcze lotowe. Zobaczmy. Roczne, to... Tak, to są roczne, tylko właśnie tak jak kolega wspomniał. A tutaj obok zaraz są samczyki, też roczne. Tak, też tak. A tutaj mamy zaraz właśnie wejście do gołębnika rozpłodowego. To wejdziemy może i pokażemy kolegom ten gołębnik rozpłodowy. O, tu przechodzimy. Tu jesteśmy w gołębniku rozpłodowym. Tu widzimy, kolega ma takie cele. Tutaj jest około gołębi, gdzieś 60 pewnie, co? Tak. Około 60 gołębi. Tu masz jakieś takie szczególne, które chciałbyś wyróżnić, pokazać? Znaczy się, mówię, tak jak mówię, 80% gołębi jest od kolegi Zdzisława, nie? Mhm. I reszta jest gołębi takich
też od dobrych hodowców, bo tam od Ryszarda Smagały to jest kilka gołębi i od pana Bolesława Chrymieszyna, nie? Tak, kolegę Bolka Chrymieszyna też znamy z Oławy. Także to by było na tym. No nie wiem, no możemy... Pokażmy jakiegoś gołębia tutaj, jak kolegom powiem, to tak staram się za dużo też nie mówić, gdyż jest już popołudnie późne i za chwilę się ściemni całkiem, nie będzie nic widać. Dlatego tutaj kolega nam pokaże kilka gołębi, a resztę gołębi będziemy mogli zobaczyć na zdjęciach, na stronie internetowej właśnie kolegi Darka, tak jak stoją. Tutaj mam jakiego gołębia? Pokaż mi takiego, może ja tak przejdę, żebyśmy go widzieli. Tak. O, tutaj o. A to jest samiczka Wójtowicz od kolegi Zdzisława. Tak. Z czym ją masz sparowaną? To jest matka tego pstrego gołębia, którego żeśmy tam oglądali. Aha. W lotowych, nie? Tego samczyka. I ona jest ze samcem. Samiec jest oryginalny Bax, nie? Oryginalny Bax. Tak. I tam właśnie jak się za to widzieli. I ten gołąb samczyk, którego tak, się... Tak, to jest właśnie z tej pary, tak, tej samicy? Z tej samicy i z tego samca Baxa. Pokażmy skrzydło może tego gołębia. A w którym roku nabyłeś tego gołębia? 08 rok, nie? Tak, on jest. I jakiego młodego nabyłeś? To jest PL 076-08-4908. Jako młodego go nabyłeś? Tak, no ja od Zdzisława wziąłem 60 sztuk późnych młodych, nie? I te gołębie wszystkie zacząłem chować. A później też jeszcze dokupowałeś jakieś inne gołębie od kolegi Dziśka? Znaczy się tam kilka sztuk jeszcze, takich nie, z których nie miałem. Po prostu, rozumiem, nie? Dobrze. Tak, pomału będziemy przychodzić, zakończymy tutaj relację, przejdziemy sobie tam do kolegi. Kolega jeszcze nam może troszeczkę za chwilkę opowie więcej szczegółów o swojej hodowli, ale o tym już będziemy mogli zobaczyć na stronie internetowej, jakie tutaj gołębie ma. I tam będzie szczegółowo opisane, po czym to są gołębie, od kogo pochodzą, no i też jakie wydały potomstwo. Także na razie koledze dziękujemy. Postaramy się kiedyś kolegę też jeszcze odwiedzić w czasie lotu, kiedy tutaj gołębie będą u niego siadały, żeby zobaczyli koledzy, jak te gołębie się tutaj sprawują. Także dziękujemy i do zobaczenia. Dobry lot.